Putin straszy wojną nuklearną. Czy to realna groźba i czy w końcu już czas obudzić się ze snu o wiecznym pokoju? Piotr Jelich, PCH24TV. Witam w programie Jaka jest prawda? A dzisiaj moim i Państwa gościem jest dr Jakub Majewski, doskonale znany z łam PCH24.pl oraz magazynu Polonia Christiana. Witam serdecznie. Nie wiem, czy powiedzieć dzień dobry panu i dzień dobry państwu, bo nie jest to dobry dzień, ale tak. Witam również. Tak, na pewno nie jest to dobry dzień, na pewno dla Ukraińców. Zanim jednak przejdziemy do tematu naszego spotkania, pragnę przypomnieć o możliwości wsparcia naszego portalu, naszego kanału. Wszystkie informacje, jak to zrobić, znajdą państwo w opisie tego filmu. Panie doktorze, kiedy przedwczoraj rozmawialiśmy tutaj na antenie, łączyliśmy się rozmawiając na temat Kanady i sytuacji z tak zwanym konwojem wolności. Pan powiedział, że przyjdzie nam się najprawdopodobniej jeszcze łączyć w tym tygodniu wobec sytuacji na Ukrainie. Rzeczywiście, nie pomylił się pan. Dzisiaj wojska rosyjskie wkroczyły na teren Ukrainy. Trwa tam już regularna akcja militarna. No, co nam to mówi? Część komentatorów mówiła, że wojny nie będzie, część, że będzie. No, prawda okazała się jednak taka, a nie inna. Przykro jest mieć rację. Tyle mogę powiedzieć, że już tutaj w rozmowach jeszcze w ubiegłym roku wskazywałem niestety na taką możliwość, że tutaj się nie skończy na pogróżkach, tylko rzeczywiście tam wejdą, że będzie wojna na Ukrainie i no przykro jest niestety tutaj mieć rację. Zdecydowanie wolałbym, żeby po prostu moje przewidywania się okazały zupełną moją kompromitacją i żeby to, co się teraz działo, się nie działo, ale no niestety jest tak, jak jest. Od samego początku było widać, że ten kryzys nie jest taki sam jak wcześniejsze. Po prostu było błędem mówienie o tym, że a to tak samo jak na wiosnę, wtedy też Putin zgromadził wojska, po czym była konferencja, Biden mu powiedział parę surowych słów i na tym się skończyło. Tamto to był test na reakcję, Zachód oblał tamten test i postanowiono przejść do dalszych działań. W tej chwili też Zachód oblewa ten test na reakcję, bo to właśnie mówiono też o tym właśnie, że ponieważ Rosjanie tak powoli się gromadzą, ponieważ tak pokazują właśnie to wszystko, że to się dzieje na oczach całego świata, to znaczy, że im nie o to chodzi, że oni nie zamierzają tam wchodzić, bo nie mają elementu zaskoczenia, bo gdyby chcieli wejść, to by to od razu zrobili. Skoro nie robią tego, no to widocznie to po prostu jest tylko wielka gra i na końcu ugrają swoje i na tym się cała sprawa rozwiąże. I tak teraz widzimy, że to właśnie zdecydowanie było błędne myślenie i to po to właśnie to było takie działanie, żeby po pierwsze sprawdzić, jak będzie Zachód reagował, żeby ustalić, czy jest bezpiecznie wchodzić dalej, ale też po drugie dlatego, że właśnie ten element zaskoczenia i tak był niemożliwy do osiągnięcia w świecie cyfrowym, w świecie satelity i tak dalej, więc najlepiej z perspektywy wojskowej było właśnie stworzyć sytuację, gdzie po prostu, no dobrze, no wiadomo, że Rosjanie się przygotowują do wejścia, ale gdzie, w którym miejscu, kiedy? Teraz przestali wchodzić, teraz mówią, że się wycofują, jest taki chaos, potem zaczynają, potem się na nowo te wojska gromadzą i tak dalej. Ten chaos sprawiał, że do ostatniej chwili, pomimo, to widzi pan jaki paradoks, wczoraj niektórzy liderzy światowi, premier Australii na przykład, mówił o tym, że w ciągu 24 godzin prawdopodobnie ten atak nastąpi. Ale już w tym momencie nikt tego nie traktował na poważnie, bo słyszeliśmy o tym ataku, który miał nastąpić kiedy? W ubiegłą środę to było? I właśnie ten chaos informacyjny doprowadził do tej sytuacji, gdzie pomimo tego, że to wszystko się działo na naszych oczach, to wielu ludzi się dzisiaj budzi zaskoczonych tym, co zapowiadało się od dawna i co cały czas właśnie do tego zmierzało. I to jest, więc z tej perspektywy to niestety się okazała wyjątkowo skuteczna taktyka. I widzimy też, że po raz kolejny widzimy to, o czym już od dawna się mówi w kręgach właśnie
twórców polityki właśnie, tam tych, którzy planują polisy światowe i tak dalej, że sankcje tak naprawdę mało kiedy się okazują skuteczne. I tutaj po raz kolejny widzimy, że sankcje nie powstrzymały Putina w żaden sposób. Zresztą, no co to są za sankcje, prawda? Że tam 300 najbogatszych Rosjan nie będzie mogło jeździć na wakacje do Paryża. No, no dobrze, no. Myślę, że Putin jest gotów poświęcić ich wakacje dla celu, jakim jest z jego perspektywy budowanie bezpieczeństwa Rosji, prawda? Więc... Tak, póki co jeszcze w kontekście sankcji mamy świeżą informację przekazaną przez rzeczników Unii Europejskiej, którzy powiedzieli, że póki co Rosji nie odetną od systemu finansowego SWIFT, więc no, widzimy, że te zapowiedzi okazały się zapowiedziami, przynajmniej tak. Na tą chwilę. Niestety też o tym mówiłem, że nie odetną od SWIFT-u, bo nie mogą, bo muszą być w stanie zapłacić Rosjanom za gaz. Od gazu nie zamierzają się odciąć, więc nie mogą się odciąć od gazu, prawda? Mówiliśmy też o tym, że Nord Stream 2 to można sobie zablokować, bo Nord Stream 2 i tak nie działa jeszcze, więc to nie jest żadna strata dla Europy. Przepraszam, nawet nie zablokować, tylko wstrzymać certyfikację. Popularna informacja obiegła media, że wstrzymano certyfikację. No to widzimy, na ile to wstrzymanie certyfikacji było skuteczne. No tak, no bo co mieliby z innego zrobić, prawda? Co, mają zdemontować Nord Stream 2? No, nawet jeżeli by wstrzymali tą certyfikację na kilka lat, to i tak nie jest nic wielkiego, ponieważ gaz cały czas płynie Nord Stream 1 i z tego Niemcy nie zrezygnują. Jest możliwe, można sobie wyobrazić scenariusz, gdzie Niemcy decydują się na tak ekstremalny krok, ale wyobraźmy sobie, co musiałoby się dziać, żeby do tego doszło, ponieważ skutki, jakie by były, byłyby dramatyczne dla gospodarki niemieckiej i dla całej Europy, prawda? Bo to nie jest tak, że no, Polacy może mniej korzystają w tej chwili z rosyjskiego gazu, bo się zabezpieczyli, mają inne dostawy i tak dalej. Jak Niemcy utracą ten gaz, to co wtedy się stanie? To u nas nadal będzie tyle samo gazu? No nie. Prawda, że to są naczynia połączone, że jeżeli Niemcy mają mniej gazu, to kupują drożej gaz, który być może miał do nas przyjść. I to wszystko będzie w ten sposób wyglądało. Podobnie jeśli chodzi o generowanie prądu. Jeżeli w innych krajach zaczynają być problemy z prądem, a jakiekolwiek problemy z gazem by oznaczały problemy z prądem, no to podobnie sieć polska będzie na tym cierpiała. Nawet jeżeli nam się wydaje, że jesteśmy niezależni energetycznie, a nie jesteśmy, bo też importujemy prąd. Tak, wobec tego, w związku z tym impasem elit zachodnim, tym oddaniem inicjatywy Putina, chciałbym zapytać o jego dalekosiężne cele. Czy tutaj chodzi tylko, jak mówi część komentatorów, o regionalny konflikt militarny, o już umocnienie władzy w Ługańsku, w Doniecku, czy nie chodzi tutaj przypadkiem też o zainstalowanie władz w Kijowie? Czy mamy tutaj do czynienia po prostu z pełną inwazją obliczoną na de facto podbicie innego niezależnego państwa? Tak, no ja tu muszę zacząć od przeproszenia naszych widzów, że nie jestem aż tak poinformowany jak zwykle, bo od 7.30 dzisiaj mam wykłady po prostu i to jest taka parę 15-minutowych przerw było w międzyczasie, ale dosyć byłem zajęty. Niemniej zdążyłem poświęcić przynajmniej tyle czasu, żeby odsłuchać przemówienia prezydenta Putina na temat jego intencji i później oczywiście sprawdzałem na bieżąco, co się dzieje. I prezydent Putin mniej więcej wszystko powiedział w swoim przemówieniu. To nie było przemówienie dotyczące Ługańska i Doniecka. To było przemówienie deklarujące wprost chęć zmiany władzy na Ukrainie. To było przemówienie, które mówiło o bardzo dalekosiężnych intencjach. Przecież tam mówiono o tym, że trzeba obalić tych, nie pamiętam, czy tam padło to słowo neonaziści, ale mniej więcej coś w tym stylu było powiedziane. To też ja zawsze muszę się liczyć z tym, że nie wiem, jak bardzo tłumaczenie odzwierciedla oryginał, prawda? No, ale właśnie było tam bardzo jasno powiedziane, że nasze intencje się do tego nie ograniczają. To też widzimy na podstawie działań, bo nie wiemy, co dokładnie się dzieje. Mamy duży chaos informacyjny, ale jedno jest pewne.
Wiemy, że były te naloty nie tylko na wschodzie Ukrainy, były też w Kijowie, były też w Odessie, były w różnych innych miejscach. I jak słyszymy raporty o ukraińskich, o rosyjskich czołgach w różnych miejscach kraju, to część z tych raportów jest fałszywa, być może, ale niektóre z nich są prawdziwe. I wiele wskazuje to, że raporty mówiące o tym, że rosyjskie uderzenie dociera do Charkowa, to jest nadal bardziej na wschodzie niż na zachodzie Ukrainy, ale to jest poza Donieckiem i Ługańskiem, poza tymi okręgami. Więc widzimy, że tutaj działania są zdecydowanie, obejmują całą Ukrainę. Jak konkretnie Putin zamierza tą sprawę rozwiązać docelowo? Czyli jakie rozwiązanie on zamierza zaproponować Ukrainie jako takiej? Tego jeszcze nie wiemy. Czy będzie tutaj próba doprowadzenia do aneksji tych wschodnich regionów i jak daleko sięgają wschodnie rejony? Czy mówimy o Doniecku i Ługańsku, czy mówimy o całej Noworosji? Jeżeli mówimy o całej Noworosji, to de facto by się to sprowadziło do tego, że granica między Ukrainą a Rosją przebiegałaby na granicy z 1772 roku. Czyli Ukraina by się kończyła na rzece Dniepr. Kijów po drugiej stronie prawdopodobnie by już miał tereny należące do Rosji. Być może tam kawałek tego obwodu by zostawili Ukraińcom, żeby nie było aż tak bezczelnie, ale być może nie. I to, co by zostało jako Ukraina, to by została ta właśnie Ukraina koronna, ta, która pozostała w Polsce aż do rozbiorów. I to są naprawdę dramatyczne zmiany. To by oznaczało Ukrainę o połowę mniejszą, Ukrainę odciętą od morza, jeżeli to by doszło. A to nie jest w tej chwili poza naszą wyobraźnią. To jest scenariusz, który możemy sobie wyobrazić. To wszystko będzie zależało od tego właśnie, co Putin, w jaki sposób on chce rozwiązać sprawę władzy na Ukrainie, bo zadeklarował też, że nie zamierza okupować Ukrainy, czyli nie zamierza po prostu anektować całego kraju. Ale co to znaczy? Czy to znaczy, że będzie zorganizowane tam jakieś referendum w całym kraju, kto chce się dołączyć do Rosji, kto nie chce? Jeżeli tak, to wiadomo, że to będzie referendum organizowane przez Rosjan, więc to będzie takie, jak by zaplanowali. Rozrywki pewnie z Krymu. Skoro jesteśmy przy nocnym przemówieniu Putina, tam padły takie słowa, że Putin ciskał groźby w stronę Ukrainy, ale również w stronę NATO i sąsiadów, sugerując, że w razie wsparcia dla Kijowa odpowie na skalę niewidzianą w historii. Część komentatorów interpretuje to jako groźbę użycia broni atomowej. Czy w ogóle takie rozwiązanie zawiera się w możliwościach militarnych Rosji i czy przypadkiem nie warto postawić takiego pytania, czy nie grozi nam tutaj wizja no po prostu wojny atomowej? Tak, grozi. Po prostu. Kiedy mówię, że grozi, to nie mówię, że to jest na pewno, nie mówię, że to jest 50% szansy, być może to jest 1% szansy albo mniej. Niemniej trzeba bez cienia wątpliwości powiedzieć, że jest taka groźba. Rosjanie oczywiście technologicznie te możliwości mają, tu w ogóle nie ma wątpliwości, to mają wystarczająco broni atomowej, żeby cały świat zniszczyć, jakby chcieli. Natomiast też, co jest bardzo ważne, Rosjanie jako jedno z bardzo nielicznych mocarstw atomowych w swojej doktrynie deklarują, że są gotowi użyć broni atomowej nie w reakcji na użycie broni atomowej wobec nich, tylko jako broń pierwszego uderzenia. Czyli oni mówią, od dawna mówią, że są gotowi, że uznają to jako akceptowalny element działania, że w razie czego użyją broni atomowej. Co nie znaczy, nadal wtedy to nie znaczy wojny atomowej jeszcze, bo wtedy pojawia się pytanie, jaka skala byłaby tego użycia, w jakim celu i jaka byłaby ewentualna reakcja. I to, że ta broń atomowa by nawet została użyta, obawiam się, że gdyby była użyta, to by była użyta na polskim terytorium. To musimy zauważyć, że jeżeli ta wojna się rozprzestrzeni poza Ukrainę, to będzie to następne terytorium, na którym ta wojna może mieć miejsce, to jest właśnie polskie terytorium. Możemy się zastanawiać wtedy, czy celem byłaby na przykład tylko
demonstracyjnie baza amerykańska w Redzikowie, czy celem byłyby te zgromadzone amerykańskie wojska tam w okolicach Rzeszowa. Niewielkie, ale wystarczające, żeby właśnie zademonstrować takie rzeczy. Być może oczywiście też celem byłaby z kolei baza amerykańska w Rumunii, która też tam jest istotna, a być może, bo jeśli chodzi z kolei o państwa bałtyckie, to tam raczej bym nie spodziewał się użycia takich środków, ale jeżeli wojna by się powiększyła, jeżeli by nastąpiła eskalacja do wojny między mocarstwami, to oczywiście te państwa by się znalazły pod rosyjską okupacją. O tym jeszcze nie wiemy i nie wiemy, co się może wydarzyć. Wiemy tylko, że to ostrzeżenie Putina, ono właśnie mówi, że jeżeli chcecie eskalować, to czytajcie naszą doktrynę. Czytajcie naszą doktrynę, tam mówimy, do czego jesteśmy gotowi. I teraz oczywiście nawet jak ktoś mówi, że jest gotowy użyć broni atomowej, to nie znaczy, że w ostatniej chwili tej osobie nie zadrży rękę na spuście, prawda? Że jednak ta świadomość, że jeśli tego użyjemy, to ktoś może odpowiedzieć podobnie, to może powstrzymać to. Także nie mówimy o tym, że na pewno, że absolutnie jeśli teraz Zachód wejdzie, to na pewno będzie oznaczało użycie broni atomowej. Absolutnie tego nie mówimy. Mówimy tylko, że przed tym Putin ostrzega i tym Putin grozi. I dotychczas, jak Putin groził, to jakoś mamy powody, żeby traktować te pogróżki na poważnie, ponieważ one dosyć często były realizowane. W końcu Ukraina, no właśnie, pamięta pan to przemówienie Putina z ubiegłego tygodnia, które tak wzburzyło tak wielu ludzi na świecie, takie zakłamane to przemówienie i tak dalej. On tam nie powiedział prawie niczego nowego, poza tym, co napisał w lipcu ubiegłego roku. To był ogólnodostępny, można sobie znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, można znaleźć jego artykuł, taki długi esej, nie powiem, że naukowy, bo nie było tam odnośników i bibliografii i tak dalej, ale w takim stylu był pisany taki esej, który właśnie tłumaczył to wszystko właśnie, że dlaczego Rosji się stała wielka krzywda, kiedy Ukraina się oderwała od niej, zabierając z nią część ziemi, które on uważa za rosyjskie. I to jest... Więc to wszystko było mówione od dawna. Na tej podstawie ja uważałem, że tutaj się dzieje coś więcej niż tylko zwykłe pogróżki. I nie ma powodu, żeby nie traktować dalszych ostrzeżeń na poważnie, żeby nie uwzględniać takiej możliwości. To podkreślam, to nie znaczy, że Polska powinna teraz się schować w kącie, zwinąć w kłębek i nic nie robić, bo może zrzucą na nas bombę atomową. Ale jest to realne zagrożenie, które trzeba uwzględnić w kalkulacjach. Tak, jest to realne zagrożenie, mówił dr Jakub Majewski, nasz dzisiejszy gość, a my na pewno będziemy się tej sprawie przyglądać i obserwować, ponieważ na pewno następne dni będą w tym kontekście kluczowe. A tymczasem dziękuję bardzo i mam nadzieję, jeszcze zdążymy pewnie nie jedno słowo zamienić na temat konfliktu na Ukrainie. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję również.